Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W środę 9 listopada 2022 roku jeden z doradców prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Aleksiej Arestowicz, udzielił bardzo interesującego wywiadu rosyjskiej pisarce i dziennikarce Julii Łatyninie. Wywiad ten był transmitowany na żywo na kanale Łatyniny na YouTube. No i do dziś, do 15 listopada, ma już ponad 400 tysięcy wyświetleń. Ten, blisko, ta blisko godzinna rozmowa był, poruszała bardzo wiele wątków, natomiast dzisiaj chciałbym się skoncentrować na temacie Polski i na temacie Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ w wywiadzie tym padły bardzo interesujące, a jednocześnie bardzo kontrowersyjne, bardzo kontrowersyjne słowa. Polskie media, media głównego, numeru, Głównie skoncentrowały się na tej wypowiedzi Arestowicza o pomocy, jakiej Polska udzieliła Ukrainie. No i to, że doradca prezydenta Ukrainy podkreślał, że bez Polski tak naprawdę no, nie byłoby już Ukrainy w, w znaczeniu militarnym, politycznym, wojennym, informacyjnym, jak to podkreślił Arestowicz. Natomiast tutaj są o wiele ciekawsze wypowiedzi, to znaczy o wiele ciekawszy fragment, który no, każe zadać publiczne pytanie, jak się ma do tego polska polityka i co na to polscy, polscy rządzący. Rządzący naszym, naszym krajem. Przede wszystkim mam na myśli te, te słowa o trudnej przeszłości polsko-ukraińskiej. Polsko Myślę, że warto zacytować cały fragment tej, tej wypowiedzi. To będzie cytat. Polacy zgodzili się zapomnieć, tak zwaną rzeź wołyńską, i wszystkie problemy, jakie między nami były. Oni powiedzieli, że zamknięcie tej karty historii daje szansę zbudowania nowych stosunków. Oni wycofali wszystkie pretensje. My o tym nie rozmawiamy. To wielki krok, ponieważ w pamięci polskiego narodu była to bardzo trudna karta. To, jak niełatwo było to odrzucić, to jeszcze jeden przykład wartości ludzkich w skali narodu i dalekowzroczności polskiego kierownictwa. Koniec cytatu. Ta wypowiedź Arestobicza jest absolutnie skandaliczna. Nazywanie ludobójstwa wołyńskiego tak zwaną rzezią, czy mówienie o tym, że była to w pamięci polskiego narodu bardzo trudna karta, zupełnie przemilczając. Kwestie pamięci historycznej ukraińskiej, nie traktując tego w ogóle jako trudnej karty w pamięci ukraińskiej, jest absolutnie skandaliczne i bardzo dobrze zresztą oddaje podejście ukraińskiego establishmentu do historii, do także kultu zbrodniarzy z organizacji ukraińskich nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to fakt, czy rzeczywiście doszło do. Pewnego porozumienia między władzami Ukrainy i władzami Polski na temat, no jak to określił doradca prezydenta Załęckiego, zapomnienia o tej karcie historii, o tym ludobójstwie. Jeżeli tutaj rzeczywiście doszło do tego, co Arestowicz nazywa w cudzysłowie dalekowzrocznością polskiego kierownictwa, dalekowzrocznością polskich władz. No to oczywiście warto, warto podkreślić, że byłaby to absolutnie zdrada narodowa, zdrada pamięci historycznej, zdrada naszego dziedzictwa, zdrada polskiej racji stanu. Absolutnie o ludobójstwie wojskim nie wolno zapomnieć, wręcz odwrotnie, powinno być ono no, przypominane i powinny być wywierane naciski na władze Ukrainy, aby oficjalnie doszło do potępienia ludobójstwa wojskowego. Aby zaprzestano na Ukrainie kultu zbrodniarzy takich jak Bandera, Szuchewicz, no i w ogóle przedstawiciele organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej. Armii. Warto dziś zapytać premiera, rządów w Warszawie, ministrów, posłów, partii rządzącej, czy rzeczywiście doszło do jakiegoś porozumienia w tym zakresie ze stroną ukraińską. Jeżeli tak, no to sprawa jest oczywista, doszło, doszło do zdrady, zdrady narodowej. Absolutnie nie wolno się zgodzić na taką narrację, że ponieważ Ukraina walczy z Rosją, więc nie powinniśmy w ogóle mówić o ludobójstwie na Polakach. I że możemy sobie wracać do, te, do tego po wojnie, ewentualnie. To jest oczywiście absolutnie nie tylko naiwne, krótkowzroczne, ale jest to, jest to absolutnie niepolityczne podejście. Wiemy doskonale, że powrotu do, do, tych, do tych kwestii po wojnie absolutnie nie będzie i zresztą ta wypowiedź Arestowicza dokładnie, dokładnie, to, dokładnie to potwierdza. Wiemy doskonale o tym podejściu takim, które prezentowali kiedyś politycy w Polsce, że o historii w ogóle nie powinno się pamiętać, że nie powinno się o tym w ogóle przypominać, że tak będzie łatwiej. Natomiast to jest, to jest bardzo krótkowzroczne spojrzenie. Wiemy doskonale, że dzisiaj Ukraińcy budują bardzo mocno swoją tożsamość na gloryfikacji właśnie Bandery Szuchewicza, OUN, UPA i tak tak dalej. No trudno sobie wyobrazić budowanie wspólnej przyszłości z kimś, kto, kto dzisiaj czci i gloryfikuje zbrodniarzy i ludobójców. Także absolutnie na to nie wolno pozwolić. Natomiast skandaliczne i absolutnie niedopuszczalne są wypowiedzi takich polityków jak Andrzej Melnyk, były ambasador Ukrainy w Berlinie, którzy próbują w jakiś sposób relatywizować te zbrodnie, próbują nawet usprawiedliwiać ludobójstwo, mówiąc o tym, że to druga rzecz pospolita, że to Polacy przed wojną traktowali źle Ukraińców, w związku z czym, no tak naprawdę ten to, co zrobiła UPA, to było swego rodzaju usprawiedliwionym odwetem. To jest absolutnie absolutne kłamstwo, absolutna nieprawda, i, no i tak naprawdę przyłączanie się do kultu zbrodniarzy. Na to absolutnie Polska nie może sobie pozwolić. Natomiast widzimy, że władze w Warszawie są niezwykle uległe, i te, te wypowiedzi, chociażby rzecznika polskiego MSZ-u, mówiące o tym, mówią, kiedy mówił o tym, że jest, cytuję, jesteśmy sługami Ukrainy, no to jest tak naprawdę pokazanie ogromnej słabości, i te słabości, bo absolutnie wykorzystują bardzo cyniczni ukraińscy politycy ta część tej, tej, tej można powiedzieć tej, tego bardzo cynicznego establishmentu, która, która tak naprawdę no, nie chce słyszeć o przyznaniu się do, do winy narodu ukraińskiego, do winy ludobójstwa i widzimy zresztą no, odwrotną, odwrotną tendencję widzimy absolutny kult zbrodniarzy dzisiaj na Ukrainie na to absolutnie pozwolić, pozwolić sobie nie możemy, natomiast w tej wypowiedzi Arystowicza Pada także jeszcze jedna bardzo ciekawa wypowiedź. Myślę, że oprócz, oprócz tych wątków historycznych, pada kwestia przyszłości. Pada kwestia przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Arestowicz mówi o tym, że dzisiaj Ukraina pretenduje do silniejszej roli, do silniejszej pozycji w Europie Wschodniej, i mówi o tym, że. Ukraińcy potrzebują ściślejszej kooperacji komunikacji i komunikacji z Polską. To też bardzo istotne. I mówi o tym, i dodaje, że chodzi mu o takie literalne rozumienie tej ścisłej kooperacji. Cytuję: w składzie jednego bardzo trwałego związku, który pozwoli ustanawiać nowe prawa gry w Europie Wschodniej. Koniec cytatu. To jest bardzo ciekawe, ciekawe stwierdzenie. Czyli mówi się o jakimś bardzo trwałym związku jednym bardzo trwałym związku w, we wschodniej części, części Europy. No jest pytanie oczywiście o jaką formę takiego związku tutaj może chodzić. Arestowicz dodaje, że zaprasza także kraje bałtyckie, z którymi, jak określa to, jesteśmy w bliskich związkach, plus, cytuję, jeszcze. Przyszłą Białoruś, przyszłą Białoruś, koniec cytatu. Widać tutaj bardzo wyraźnie, że Arestowicz, który jest podpułkownikiem sił zbrojnych Ukrainy, jest byłym oficerem służb specjalnych tego państwa, głównego zarządu wywiadu, konkretnie jest absolwentem Modeskiego Instytutu Wojskowego. No, jest to człowiek niewątpliwie dobrze poinformowany, człowiek ustosunkowany, jeśli chodzi o. Establishment ukraiński, o ukraińskie siły zbrojne i w ogóle, jeżeli chodzi także o Ukraińskie służby specjalne no i myślę, że oczywiście coś jest na rzeczy. Tutaj nie jest to przypadkiem takie, takie sądowanie właśnie reakcji zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, jakąś właśnie ścisłą formą kooperacji, o jakiej tutaj mówi Arestowicz, to mówienie o przyszłej Białorusi, też może wskazywać na no, jakieś przygotowanie, jakieś plany właśnie, zmiany systemu politycznego na Białorusi. Pytanie, czy Robione wewną wewnętrznie, oddolnie na Białorusi, czy, czy no, przy pomocy czynników zewnętrznych. O tym już także mówiłem w innym odcinku podcastu geopolitycznego. Faktem jednak jest, że hmm, Arystowicz jest człowiekiem wpływowym, już nie tylko jako lider opinii, jako bloger, jako vloger, który rzeczywiście jest, jest bardzo i poczytnym, i ma sporo, sporo widzów. Natomiast, tak jak mówię, ten, ten jego, no nie, nie epizod, bo jednak wieloletnia służba w głównym zarządzie wywiadu. I, no, i to, można powiedzieć, to doradztwo czołowym politykom ukraińskim jednoznacznie wskazuje, że jest to człowiek, który wie, co mówi. Który wie, co mówi, no i warto oczywiście zadać publiczne pytanie, czy polscy politycy zgadzają się z tego typu planami. Zresztą widzimy, że w Polsce również wypuszczane są takie balony próbne, takie próba sądowania opinii publicznej na temat jakiejś formy no, związku państwowego z Ukrainą. Tutaj mówi się sporo o tym Ukropolu, zresztą Także różnego rodzaju think tanki finansowane z zagranicy próbują, próbują przedstawiać Polakom to jako świetlaną przyszłość, że, że ta federacja polsko-ukraińska byłaby czymś rzeczywiście świetnym i zgodnym z polską racją stanu. Ja osobiście uważam, że byłoby to absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, a przede wszystkim z polskim interesem narodowym. Polaków na razie nikt nie pyta, czy chcieliby żyć w kraju, w, w kraju wielonarodowościowym i, i, i takim konglomeracie, można powiedzieć, etnicznym, religijnym i tak dalej, i tak dalej, czy, czy wielocywilizacyjnym. No myślę, że warto byłoby przede wszystkim zadać, zadać pytanie tutaj samym Polakom, samemu narodowi polskiemu, a nie podejmować decyzji zakulisowo. Reasumując, należy uznać wypowiedź doradcy prezydenta Ukrainy za absolutnie skandaliczną i należy oczekiwać wyjaśnień ze strony rządów w Warszawie, posłów partii rządzącej czy koalicji rządzącej, tak abyśmy mieli pełną jasność, w którą stronę zmierzają nawigatorzy państwa polskiego, jakie wektory zostały obrane, realne wektory w polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa, i czy nie próbuje się za plecami obywateli polskich podejmować jakichś dalekosiężnych, istotnych decyzji geopolitycznych, które będą rzutowały na bezpieczeństwo państwa polskiego, na bezpieczeństwo jego obywateli. A byłyby to decyzje niekonsultowane z obywatelami. Dziękuję Państwu za uwagę.